W związku z wypowiedzią Janiny Ochojskiej, lasy państwowe złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Leśnicy nie znaleźli ani jednego martwego ciała emigrantów w Puszczy Białowieskiej. Także nikogo nie zakopali, to co, także jest oczywiste. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że postępowanie zostanie również wszczęte z urzędu. Prokuratura niezależnie od zawiadomienia lasów państwowych z urzędu wszczęła te postępowania. I z pewnością każdy element łącznie z wnioskiem o uchylenie immunitetu będzie realizowany. Kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy rozpoczął się w połowie 2021 roku. Działania białoruskich służb były elementem wojny hybrydowej. Nikt nie ma najbliższej wątpliwości, że operacja sztucznego sprowadzania Samolotami na Białoruś uchodźców jest operacją realizowaną przez KGB, przez Putina, przez, przepraszam, FSB, przez Putina. Janina Ochojska od 2019 roku posiada mandat eurodeputowanej. W wyborach do Europarlamentu startowała z listy Koalicji Obywatelskiej. Od 30 lat jest również prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą. Myślę, że... Ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One albo są w jakimś zbiorowym grobie, bo nie zdziwiłabym się, gdyby w czasie, kiedy była zamknięta, był zamknięty dostęp do granicy, po prostu pozbierano ciała, żeby. No nie było tych dowodów. Tego typu słowa są wykorzystywane później przez rosyjską propagandę do siania dezinformacji. I nie tylko na terenie Rosji, ale również na terenie Unii Europejskiej. Posłowie Platformy Obywatelskiej nie wtórują jej, natomiast absolutnie nie krytykują, nie odcinają się od tych haniebnych słów. Straż Graniczna potwierdza, że zdarzały się przypadki śmierci wśród osób, które nielegalnie przekroczyły polsko-białoruską granicę. Zdaniem aktywistów mogło zginąć co najmniej 38 osób. W sumie od początku kryzysu humanitarnego otrzymaliśmy zgłoszenia o prawie 300 zaginionych osobach. W niektórych przypadkach po kilku miesiącach odnajdywane są ciała zaginionych. Być może nigdy nie dowiemy się ilu ludzi naprawdę zginęło na pograniczu. Według Straży Granicznej ofiar było dwukrotnie mniej. Prokuratura w Suwałkach bada przyczynę śmierci części imigrantów. Te dane, które są podawane, no, nijak nie korespondują z, tym, z tymi danymi, które my posiadamy. My w tej chwili wiemy o 19 ciałach odnalezionych po polskiej stronie granicy. Natomiast jeżeli pani europoseł posiada więcej danych, Powinna jeszcze zgłosić się do właściwej prokuratury i przekazać się nowe informacje, które pewnie zostaną wykorzystane przez prokuraturę. Od września do grudnia 2021 roku na terenach przygranicznych obowiązywał stan wyjątkowy, który obejmował 115 miejscowości z województwa Podlaskiego oraz 68 miejscowości województwa lubelskiego. Aleksander Wojak, Telewizja Republika.